dotyczące jakby, znaczy dotyczące klas zerowych i dzieci przyjmowanych do szkoły w Pogórzu. I proszę Panie o przedstawienie całego cyklu, jak to wygląda i na dzień dzisiejszy, jak to jest sformułowane, jak to się już odbywa, na jakim jesteśmy etapie i co nas czeka. I bardzo proszę pytania i wszystkie ten po tym, jak nam Panie przedstawią już swoje informacje i wtedy będziemy pytaniami uzupełniać lub zadawać pytania, tak? Bardzo proszę, w tej kolejności będziemy tak to... A przepraszam, bo to jakby Artur Maćkowiak z Pogórza, ja jestem inicjatorem tego pisma. Czy możemy to w podobnej kolejności? Może najpierw się spróbować tego mojego pisma, a przynajmniej przedstawię, o co w ogóle chodzi, bo tak naprawdę nie wiemy w ogóle o czym, znaczy Państwo radni, tylko parę osób wie z tego tutaj gremium, o czym my tak naprawdę w ogóle rozmawiamy. Ale proszę Pana, Pana pismo już jest tak daleko idące, że... Tak samo jak sytuacja w szkołach. Ale to jeżeli Panie nam przedstawią całą sytuację, która jest na dzień dzisiejszy, jak to wygląda, to będzie miało obraz do tego, co Pan, o co Pan pyta. Okej, okay, jeśli więc... to w ten sposób dobrze. Tak. Proszę bardzo. Dzień dobry, nazywam się Magdalena Dedla, jestem uczestnikiem Wydarzenia Światło, żeby to powiem. Obecnie stan dzieci w szkołach w gminie wynosi 2181 uczniów, uczących się w 104 oddziałach, w tym mamy 102 dzieci ukraińskich w związku ze stanem wojennym na Ukrainie. Prognozy co do przyszłych roczników szkolnych zostały sporządzone w oparciu o dane z ewidencji ludności i są następujące. Rocznik 2016, mamy 216 dzieci. Takie zestawienie przygotowałam dla radnych do protokołu, więc... Także? Obecnie z rocznika 2016 mamy dzieci w gminie 216. Rocznik 2017 8. To jest 247. Może dla widzów też po jednym. I rocznik 2018 to jest 27. Ja bardzo przepraszam Pani Mando. Jeszcze raz, bo początku nie ten. O tej tabeli niech Pani przeczyta. Rocznikowo wygląda to tak, że dzieci zameldowane w gminie Kosakową na dzień 20 kwietnia, bieżące dane. Z rocznika 2016 mamy 216 osób, z rocznika 2017 247 i z rocznika 2018 270. Obecnie trwa rekrutacja do szkół. Wyniki jeszcze nie są podane, bo zgodnie z terminami nastąpi to w przyszłym tygodniu. Już wiemy, że dzieci jest więcej, ponieważ dochodzą dzieci zamieszkałe. Na ten moment, może tutaj powiem o szkole w Pogórzu, bo na pewno nasze spotkanie dotyczy głównie szkoły. Nie, bo to przepraszam, to jest wszystkich szkół, wszystkich szkoły, zdecydowanie. I przepraszam najmocniej, bo to ja już w tym momencie nie mogę z tym zgodzić. Pani mówi o meldunkach, a my mówimy o zamieszkałych osobach. Ja w tej chwili, poprzez, znaczy w ciągu tych 8 dni od mojego poprzedniego pisma do Pani kierownik, odbyłem wiele rozmów z dyrektorami szkół, przedszkoli, zarówno przedszkola publicznego, jak i przedszkoli niepublicznych, prywatnych. I z moich jakby danych bezpośrednich wynika, że w roczniku 2016, w którym tak naprawdę mi chodzi najbardziej, bo tam jest moja córka, jest już 350 dzieci, także my rozmawiamy o... Tak, i przepraszam najmocniej jeszcze, bo ja nie skończyłem. Pani w tym momencie prawdopodobnie nie wzięła pod uwagę dzieci uczącego się. Ja tylko jedno przedszkole byłem w stanie jakby sprawdzić w Gdyni. W tamtym przedszkolu już się znajduje 15 dzieci, a przedszkoli dookoła jest co najmniej kilka, które faktycznie dzieci te nasze moje rówieśnicy mają dzieci w tamtych przedszkolach. Nie tylko w Gdyni, również w Rumi i w innych tych dookoła. Pani mi pisała o suburbanizacji. Ta suburbanizacja działa w dwie strony. Zarówno tutaj mieszka coraz więcej osób, ale te osoby tutaj zamieszkałe pracują w Gdyni. I te dzieci na szczęście mogą się uczyć w tych przedszkolach obok miejsca pracy rodziców. Także no, musimy mówić o troszeczkę większym problemie, nie tylko o meldunkach.
Meldunki nam się nic nie powiedzą, bo nawet, przepraszam najmocniej, ale państwo Ukraińcy, którzy przyjechali do nas, również nie są w tej chwili zameldowani w gminie. I nie wiemy, jak będzie w przyszłym roku przyrost tych ludzi. No właśnie. I pozwoli pan, że tutaj wejdę panu w słowo. Dokładnie. To, co pan powiedział, koleżanka miała powiedzieć za chwilę. Ale zaczynamy systematycznie. Najpierw chcieliśmy wykazać, ile jest osób zameldowanych i skąd takie problemy z przewidywaniem, ile w danym roku sprowadzi się nowych mieszkańców i ile dzieci przyjdzie do przedszkoli czy do klas zerowych. Doświadczenie mówi nam wyraźnie o tym, że największy napływ dzieci to jest sierpień. I praktycznie koniec sierpnia. Więc jeżeli mówimy o prognozach, to chcemy to właśnie państwu powiedzieć, że nie jest tak super łatwo prognozować, bo my opieramy się na zameldowaniach. Gmina nie prowadzi żadnej ewidencji, nie ma takiej możliwości dzieci zamieszkałych. Jeżeli ktoś melduje się na tymczasowo, no to jest wśród tych dzieci. O różnicy wiemy, dlatego że zawsze widzimy, ile jest zameldowanych, a ile podają nam szkoły, tak? W tej chwili jeszcze nie zakończyła się ta rekrutacja. I chcieliśmy to państwu właśnie powiedzieć, że osób zamieszkałych, mimo że nadal ustawa o zameldowaniu obowiązuje, to jednak mieszkańcy nie przestrzegają i tych osób jest naprawdę dużo. I tylko tyle cel wyjaśnienia, że chcieliśmy to, oczywiście, co pan powiedział. Przepraszam, no oczywiście, że istnieje ustawa. Ja proszę, umówiliśmy się na początku, panie przedstawią temat. Dlatego właśnie, proszę pani, powiedziałem, że to jest złą stronę całkowicie temat przedstawiony, no bo ja nie wiem, czy tutaj państwo radni, pozostali, czy mieszkańcy wiedzą w ogóle, o czym rozmawiamy, bo w tej chwili, no właśnie. I koniec, jakby jesteśmy w tym momencie w domu. Ludzie nie wiedzą, o czym my w tej chwili dyskutujemy. Pani kierownik opowiada wspaniałe liczby, które w tej chwili moim zdaniem nie mają żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Samo to, że pani gdy podała o roczniku 2016, powtarzam, pani powiedziała o 250 osobach, przepraszam, 216 osób, dokładnie nie zapisałem, 216 osób, to tak naprawdę, jeśli mam być szczery, szkoła w Pogórzu, która została rozbudowana i w piśmie, które ja otrzymałem zwrotne od pani kierownik, została rozbudowana o 250 miejsc w porównaniu do tej szkoły, która była poprzednim razem. Czyli tak naprawdę jednym rocznikiem zapełniamy szkołę. A mówiąc dalej, dokładnie taka sama sytuacja jest ze szkołą, niestety pani to musiała już wyjść, bo miała radę pedagogiczną, taka sama sytuacja jest ze szkołą w Kosakowie. Szkoła w drugim roku swojego funkcjonowania podwoiła liczbę. I w tej chwili ta szkoła ma dokładnie 303 uczniów w klasach od 0 do 4, czyli 5 roczników tylko, ma 303 uczniów. I przewidywania są takie, że ze względu na tą suburbanizację, o której pani mówiła, te liczby dalej będą wzrastały. W pierwszym roku funkcjonowania, czyli w 2020 roku, w tej szkole nie było tyle osób, jakby porównując do tego, co w tej chwili jest. Trzeba też pamiętać o tym, że w tej chwili w szkole w Kosakowie znajduje się 12 klas, 12 oddziałów szkoły w Pogórzu. W związku z czym pan dyrektor na dzień dzisiejszy dysponuje łączną liczbą 1000 uczniów. Nie wiem, czy państwo pamiętają, na ile uczniów tamta szkoła została zbudowana. Na 500 osób. W związku z czym już jest podwojona liczba. Abstrahując od tego, co tu będę za chwilę słyszał, w przyszłym roku 1027 osób będzie, są przewidywania, będzie w tej szkole, z czego tylko w tym budynku będzie się uczyło 837 osób. W związku z czym już jesteśmy 330 osób ponad. Przeszło 50% obłożenia jest większego. W związku z tym, idąc dalej, pan dyrektor ma na dzień dzisiejszy tylko i wyłącznie jedną klasę możliwą do zorganizowania dla szkoły, dla klas zerowych. I przepraszam, jedną salę, jedno pomieszczenie oczywiście. I w związku z czym też już musiał przeprowadzić restrukturyzację samego budynku. Byłem, widziałem, co jest dla mnie jako dla rodzica niepojęte. Nie wiem, czy państwo zdają sobie z tego sprawę. Stołówka została zaadaptowana pod świetlicę. Właśnie w związku z tym, że mamy takie duże liczby. Dzisiaj rozmawiałem z panią dyrektor w Dębogórzu.
pani dyrektor w Mostach, która nie ma jako tako, bo nie może mieć budynku, nie może mieć klas zerowych ze względu na klasę przeciwpożarową, nie może mieć tam klasy zerowej, posiada jakby klasy zerowe w przedszkolu w Mostach. Oczywiście. W Kostrakowie tylko i wyłącznie dlatego nie mamy zmianowości na dzień dzisiejszy, że pani dyrektor, no niestety też musiała już wyjść, jak powiedziałem, posiada trzy klasy, które są rozdysponowane pod zerówki, w których może się znajdować maksymalnie według ustawy 75 osób i w związku z tym dokładnie taka liczba dzieci ma, taką liczbę dzieci ma przyjętych do szkoły. Po zajęciach zerówki, czyli tych dzieci 5-6-letnich, w zależności od tego, kto się urodził przed wrześniem bądź po wrześniu, jest albo 5-latkiem, albo 6-latkiem. Dzieci te siedzą na szkole od godziny 8 okay, do 17 na świetlicy. Zajęcia mają z rana, nie tak jak to będzie robione u pana dyrektora w szkole w Pogórzu. A po południu, w związku z czym nie jesteśmy w stanie przyjąć żadnej osoby więcej, chyba że ustawa się zmieni, ale to jakby jest ponad nami wszystkimi. W tych salach są zajęcia świetlicowe dla innych dzieci, w związku z czym nie upchniemy tam, jakbyśmy bardzo chcieli, dodatkowej osoby. No chyba, że będziemy za chwilę wykorzystywać sale gimnastyczne, aule, bądź jakiekolwiek inne pomieszczenia w danej szkole. Wiem również, że jak powstawała szkoła w Pogórzu, to miała tam powstać filia pedagogiczna, która się znajduje w Pucku, poradni psychologicznej. Dzisiaj tego dalej nie ma. Chociażbyśmy chcieli w szkole w Pogórzu, no pan dyrektor dzisiaj już ma wielki problem, w przyszłym roku po naszych rozmowach wiem, że jakby problem już nie będzie dotyczył tylko i wyłącznie najmłodszych dzieci, chociaż jeden problem będzie dotyczył, pan dyrektor w przyszłym roku nie będzie w stanie otworzyć żadnej klasy zerowej, w związku z czym wtedy będziemy musieli my jako, znaczy państwo, jako państwo radni, a dyrektorzy będą musieli, nie wiem, no, nadmuchać chyba szkoły, a szczególnie te, jak pani dyrektor przedszkola będzie musiała dobudować dodatkowe chyba lokale dla klas zerowych, no bo to jakby odpada w tej chwili do szkoły w Pogórzu, do klasy zerowej, jest na dzień dzisiejszy zrekrutowany. Wiem, że pani mówi, że nie rekrutacja się jeszcze nie skończyła, ale listy już wiszą przed szkołą. Jest na tej liście 77 dzieci, co już jest więcej niż w Pogórzu, przepraszam, niż w Kostrakowie. A tak jak pani powiedziała, zgadzam się z tym również, w okresie wakacyjnym będą się przeprowadzały osoby z innych miejscowości, w związku z czym tych klas na dzień dzisiejszy mają być 4, no bo to już jest liczba przekraczająca 75, a będzie najprawdopodobniej 5 klas. Więc moje pytanie brzmi, gdzie my tych wszystkich dzieci tak naprawdę upchniemy, bo nie mamy fizycznie miejsca. Kolejna jakby sprawa, ale to może pani to powie, bo... Sekundkę, bo tutaj tych pytań się... Czy to jest jakby dalszy ciąg, mam nadzieję, że na tę chwilę chociaż troszeczkę nakreśliłem problem. Ale teraz jeszcze pozwólmy panią, jeżeli macie coś tutaj do powiedzenia, bo tak jak pani powiedziała na początku, wiemy o tym, że największa ilość dzieci przybędzie koniec sierpnia. Czy ja przepraszam, ale cała reszta to już nie wiedziała, z panią rozmawiałem. Tak, tylko że pan tutaj radny powiedział, że nie wie, o co chodzi, także ja... Tutaj są też są inni goście. Przepraszam najmocniej, ale tu są gości inni, którzy wiedzą, co się zaraz dostaliśmy na maila informacje, ja również z panem rozmawiałam, tak żeby dostaliśmy, przewodniczący przekazał pana pismo, więc takie mówienie, że ja nie wiem i nie wiem, o co chodzi. Oczywiście państwo dostali, ale są też goście, którzy nie dostali i tak samo jak poprzedniej uchwale możemy rozmawiać po czymś. Ja chciałbym przede wszystkim państwu podziękować, że przybyliście po prostu na tą komisję, poświęciliście swój czas, że staracie się po prostu jakby naświetlić ten problem nam bezpośrednio. Ja oczywiście być może otrzymałem tego maila, ale rzadko kiedy to zaglądam, bo każdy z nas po prostu też jest swoimi jakby codziennymi sprawami po prostu zajęty, tak? I czasami to się zdarza, że przed sesją zapoznajemy się z materiałami, ale tak naprawdę ja mogę swoimi powiedzieć, że przykładowo nie zdawałem sobie sprawy, że taki obecnie mamy problem, tak? Jako gmina. Ja tutaj rozumiem po prostu też urzędników, którzy tutaj po prostu się wypowiadali co do tej metodologii po prostu, tak jaką przyjmują i być może ona nie jest do końca celna. Zupełnie nie jest. Moim zdaniem trzeba było wyprowadzić z dyrektorami, a nie... Ja chciałbym jakby kierować się do takiej
pytań do Państwa po prostu, tak, no bo na pewno problem jest i to jest jakby nasza tutaj wspólna sprawa, przede wszystkim też Rada musi stanąć na wysokości zadania po prostu, żeby pomóc Państwu, nam wszystkim, bo to jest nasz wspólny problem, tak, gminy, żeby starać się jakoś go rozwiązać. Moje pytanie jest po prostu, czy Państwo, przykładowo, bo Pan widzę tutaj jakby jest zaangażowany w tę sprawę bardzo, tak, ma bardzo dużą wiedzę, jakąś orientację w tym. Myślę, że Pan Dyrektor tutaj kiwając głową potwierdza większość tych informacji po prostu, tak, które zapadły tutaj. To jest pytanie po prostu moje, czy Państwo oszacowaliście po prostu, jakie to mogą być... Wystarczy zapytać wszystkich dyrektorów, żeby ja rozumiem, to ja po prostu pytam wprost, po prostu... To jest jedno moje pytanie po prostu, tak, żeby te informacje też do nas płynęły tak naprawdę, bo my jak najbardziej staramy się wzorować na tych osobach, które bezpośrednio mają kontakt po prostu jakby z tego rodzaju problemem, tak? I uważam, że tam trzeba u źródła szukać. Ale panie radny, ale referat ma te dane, ponieważ my jako dyrektorzy przedszkoli co miesiąc raportujemy, ile dzieci w jakim roczniku mamy. Dobrze, to my oczywiście ale też weryfikujemy z wami po prostu, czy one są pewne. Tak? Mam w tej chwili, ja w ciągu 3 dni osiągnąłem dane. Ale drugie moje pytanie. Proszę, poczekaj Marcin. Pani nie skończyły i dlatego teraz prawdopodobnie panom te cety idą, informacje, jakaś część tych informacji. Panie Przewodniczący, to pozwolę drugie pytanie tylko zadam, bo jeszcze ta rozmowa będzie się tutaj na pewno między nami toczyć, tak, po prostu. Tutaj chcemy porozmawiać, tu nie chodzi o to, żeby się jakby tutaj udowadniać, kto ma rację, kto ma rację, tylko po prostu prawidłowo zdiagnozować problem, tak. Jest problem do rozwiązania. Tak, i z tego co widzę po prostu, że jednak determinacja tych osób, które tu przybyły, jest na tyle duża, że po prostu, żebyśmy nie mieli większego problemu jak obecnie, tak? Bo taki już Państwo zamysł, będzie jeszcze gorszy, ale... problem. Tak? Proszę Państwa, po prostu moje drugie pytanie, przepraszam. A drugie pytanie, czy Państwo już też macie jakieś rozwiązanie, żebyście też nad tym się po prostu zastanowili, tak? Bo to jest moje też pytanie i żebyście nam tutaj jako, no nie wszystkim, bo tu nie ma całej rady po prostu, ale chociaż członkom komisji, jak i ja jestem poza, żebyście mogli też coś zaproponować, nie? To jest takie moje i no tyle, dziękuję. Proszę, ja chciałam powiedzieć, że my nie przyjęliśmy metodologii do naliczania. Ja tylko powiedziałam wyraźnie, że dane, które możemy pozyskać z ewidencji, to są dane o zameldowaniu. Natomiast ile jest dzieci, dowiadujemy się z arkuszy organizacyjnych, które zbywają do nas kwiecień, koniec maja są akceptowane. I tam jest wykaz wszystkich dzieci, łącznie z tymi niezamieszkałymi. Więc my doskonale wiemy, ile tych dzieci jest. Ponadto, Państwo być może o tym nie wiedzą, Pani tutaj Kroza o tym wspomniała, istnieje system informacji oświatowej, gdzie każdego dnia wpisuje się i my doskonale widzimy, ile dzieci przybywa. Więc to wszystko jest, my mamy, powiedzmy, instrument i doskonale wiemy, że problem, o którym mówi Pan Maćkowiak, to jest jak najbardziej wszystko, co powiedział, no nic dodać, nic ująć. No ma rację, tak jest. Natomiast trochę jestem zdumiona, bo ja każdego roku piszę i oddaję do Rady Gminy informacje o stanie oświaty. Komu? No, do Rady Gminy z pieczątką. Tylko warto byłoby to zreferować jeszcze po prostu i to przedstawić, bo czasami to są te dokumenty. Ale tu wielokrotnie rozmawialiśmy. Dużo mówi, ja mówię, nie trzeba szukać daleko. Zwykły dokument, który przyjmujemy co roku, raport o stanie gminy, a tam zakres oświadczenia jest bardzo szeroko opisany i w pierwszego roku, czyli 2019 roku, jak był pierwszy raport, to my żeśmy bardzo długo dyskutowali w temacie oświaty, w temacie tych liczb, które tam zostały zaprezentowane, no bo już wtedy one były, można powiedzieć, szokujące. Przez te 3 lata już się troszkę oswoiliśmy, bo wiem, że sytuacja jest ciężka u nas w oświacie, jeżeli chodzi o ilości miejsc, które jesteśmy w stanie zapewnić. No i właśnie inwestycje idą. My na etapie, nie teraz nie mogę dokładnie co do roku, bo nie pamiętam, jak to wyglądało, ale na etapie, kiedy była budowana decyzja do budowy włączenia szkoły podstawowej w Pogórzu, zmieniła się, znowu reforma oświatowa się zrobiła i gimnazja zostały zlikwidowane, więc to już spowodowało, że nam cały nasz plan spojrzenia na to wszystko obróciło do góry nogami. I tak naprawdę te problemy się tam nawarstwiają. I też jest no, działania, rada jakby podejmuje działania, no akurat sytuacja jest jaka jest.
ale budowa dwóch przedszkoli jednocześnie się nie wzięła tak wiadomo skąd. Ja rozmawiam z kolegami radnymi tam na polu przewodniczących, rad na różnych innych spotkaniach. Jak z nimi rozmawiam i mówię, że my no, przymierzamy, że już od roku o tym rozmawiam, ale pół roku temu się rozmawiamy, chcemy budować dwa przedszkola. To oni się za głowę łapią, ja to dwa przedszkola, buduję też. Jedno wybuduje, to będzie już wielki sukces, bo u nas są samorządy, gdzie się zamykają szkoły. I to naszym opłoszczeniu i szkoły zamykają, choćby gmina Krakowa, teraz wiem, że szkoła podejmuje decyzję. Ja przepraszam, jako samorząd jesteśmy w innej sytuacji, bo u nas przybywa i mieszkańców, i dzieci, ale no robimy, że tak powiem, te działania, które my jako nawet rada, jako gmina podejmujemy, to dla innych samorządów jest nam zdumienie, że my jesteśmy w stanie tak w krótkim czasie takie przedsięwzięcia realizować, no bo to no są ogromne pieniądze, patrząc jakbyśmy podsumowali wydatki oświatowe w kwestii naszego budżetu, no to naprawdę to jest ale ja gratuluję, naprawdę gratuluję panu przewodniczący i całej razie gratuluję, że jesteśmy tak prężnie działającą gminą i że inne gminy nas zachwalają i jakby chcą z nas brać przykład. Tylko że te liczby pokazują, że jest mega problem, że jest bardzo duży problem, z którym dyskusja na temat tego, czy gmina Krakowa, czy będziemy w tej chwili mówili o innych takich problemach, to jest po prostu politykowanie. A ja nie chcę tu politykować, myśmy nie przyszli z dyrektorami po to i z innymi osobami po to, żebyśmy politykowali, tylko żeby ten problem rozwiązać. Ja pisałem zarówno do pana radnego, z panią przewodniczącą również rozmawiałem, do pana radnego również pisałem i do pani Mojsiejuk też, pani Krakowie też pisałem. Prosiłem również o ekspertyzy, które wiem, że gmina posiada z 2011 roku chyba i z 2019 bodaj. Przepraszam, mogę dokończyć? Są ekspertyzy, na tle których były super. Przynajmniej mam to potwierdzone, bo pani mi też to pisała w moim pierwszym piśmie, które skierowałem, które podobno państwo przeczytali. Tych ekspertyz prosiłem 8 dni temu. Wedle ustawy o dostępie do danych publicznych. No jest, ale pierwsze co pisałem do pani maila we wtorek tydzień temu, w związku z czym dzisiaj jest 9 dzień, który minął. W związku z czym jeszcze pięć dni. Nie tak będziemy. Chodzi mi tylko o to, wypracujmy coś. A chcę tylko powiedzieć do tego, że 7 dni państwo macie sesję Rady Miasta. Dzisiaj mam nadzieję, że wypracujemy jakiekolwiek porozumienie, bo dzisiaj również dostałem odpowiedź od pana przewodniczącego, że pani kierownik ma 30 dni. W związku z czym nie ma 30 dni, ma 14 dni na odpowiedź, panie przewodniczący, dlatego mam nadzieję, że do rady, która będzie za 7 dni, będziemy w stanie coś więcej powiedzieć, bo tak naprawdę cały problem polega na interpretacji tych ekspertyz. Jeżeli przeprowadziliśmy ekspertyzy i wszyscy dobrze wiemy, pani mi o tym pisała również, o tej suburbanizacji wszystkich sąsiadujących z wielkimi miastami wiosk, czyli nasza między innymi gmina się z tym problemem boryka. Jeżeli my nie wiemy, że na osiedlu Konstelacja czy Boforta powstaje według danych dewelopera 400 mieszkań, jeżeli państwo nie zinterpretowali tego tak samo jak dyrektorzy, którzy mówią wprost 400 mieszkań, czytaj 800 osób, które przyjdzie do szkoły w Pogórzu. Na dzień dzisiejszy szkoła, budynku szkoły uczy się 750 osób. Za 2 lata do tej szkoły przyjdzie 800 osób. W tym między innymi moje córki. I jeżeli my dzisiaj nic nie... Przepraszam, państwo powiedzieli, bo ja też odpowiem na pana pytanie, bo też spotkałem się jedyna osoba, no i pani oczywiście, też pani przewodnicząca była w stanie cokolwiek ze mną rozmawiać i jeden pan radny, tylko te dwie osoby cokolwiek jakby mówiły i wiem, że dwa lata temu państwo na ten temat procedowali i pani przewodnicząca była jedną z tych osób, która w ogóle chciała tą szkołę utrzymać, bo tutaj inne osoby chciały tą szkołę przenieść w inne miejsca, bądź w ogóle zburzyć. W związku z tym, 2 lata temu Rada o tym procedowała, że wszyscy tutaj ludzie, że w ciągu 2 lat państwo no, nie zrobili żadnych działań. Przepraszam bardzo, ale przedszkole, tutaj wiem też... Też ma oddział przedszkolne, tylko te 200 osób, jak powiedziano na początku, w roczniku 2016 według danych pani kierownik jest 216 osób, według moich danych przedszkoli jest 350. Także całe przedszkole już jest praktycznie w połowie, przepraszam, jeden rocznik jest tylko w połowie zapełniony.
Także 200 osób w przedszkolu to jest nic. Kolejne dane. I to też pani kierownik je posiada, w związku z tym, że ma pani dostęp do dotacji, które są do tej ewidencji, do systemu informacji o oświaty. Tam jest w przedszkolach publicznych, jest tylko 200 osób. Nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę, że tak naprawdę nasza gmina działa tylko i rodzice mogą działać tylko i wyłącznie dlatego, że mamy przedszkola niepubliczne, w których jest ponad 700 osób. Także nawet daje te 200 osób, które ma, a poza tym tam te 200 osób jest tylko i wyłącznie dlatego, że w poprzednich latach przedszkole w Dębogórzu zostało rozbudowane. Najpierw do 100 osób, a teraz do 200 osób. I tam też na dzień dzisiejszy są dwa roczniki zerowe. I pani dyrektor, która jest odpowiedzialna, pani dyrektor zespołu szkół w Dębogórzu, która odpowiada również za przedszkole, ma 50 dzieci w tych dwóch rocznikach, które w tej chwili idą do klasy zerowej. Także mamy naprawdę będą bardzo... na terytorium szkoły po to, żeby zwiększyć liczbę... Kolejna sprawa, jeżeli rozbudowujemy tamte, bo pani kierownik również mi raczyła odpowiedzieć, że rozbudowuje się pod Pogórze i Suchy Dwór, no ale w związku z tym budujemy przedszkole w Dębogórzu. Przepraszam bardzo, ale jedno z drugim się w żaden sposób... Tak jest w piśmie, które pani mi odpisała. Pani odpowiedź. Czy pani odpowiedź jest jednoznaczna, tak. Której jest mowa o tym, że powstało przedszkole w Dębogórzu, że została wybudowana szkoła w Pogórzu i została, czyli szkoła w Kosakowie została przemianowana w gimnazjum na młodsze dzieci. Już mam, to już i tam jest mowa o Dębogórzu. Następstwem tego było zwiększenie miejsc. W związku z czym, jeżeli wcześniej pani napisała tam w tym piśmie, że rozbudowujemy się w gminie, przepraszam, we wsi Pogórze i we wsi Suchy Dwór, no to w żaden sposób do mnie nie przemawia to, że rozbudowujemy przedszkole w Dębogórzu. Przemawia dlatego, że rodzice z Pogórza korzystają z przedszkola w Dębogórzu. Jeżeli nie mają możliwości innej... Ale my o tym mówimy, tak? To jest publiczne, nasze. Jedno jedyne. Kolejne. Wiem, że to przedszkole ma filię. Tak jak jest w przedszkole Nutka, jak jest Mroweczki. To swoją drogą, ale również są przedszkola publiczne, czy nie publiczne, które współpracują z tym przedszkolem. Ze względu na dotacje, które Państwo rozporządzają, to są pieniądze no, w żaden sposób nieadekwatne do tego, jakie dyrektorzy przedszkoli ponoszą w wychowaniu miesięcznym tych dzieci, w związku z tym są trzy przedszkola, w 2016 my oferujemy dla przedszkoli tych niepublicznych dążę tylko do tego, że przedszkola, które publiczne, przepraszam, prywatne przedszkola, które współpracowały z tamtym przedszkolem, zrezygnowały ze współpracy i w tej chwili chyba tylko jedno przedszkole dalej jeszcze niepubliczne. Dobrze, to ja już panu wyjaśnię to zagadnienie. Dobrze, oczywiście. Proszę państwa, wszystkim państwu wyjaśniam. Przepisy zmieniły się, no może nie rok temu, dwa lata temu, ale już chwilę w tym systemie zmienionym funkcjonujemy. I wyraźnie mówi ustawa, że przedszkola niepubliczne otrzymują na każde dziecko, na każde posłane do tego przedszkola dotacje w kwocie nie mniejszej niż 75% utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym. Dla przykładu, no może nie, bo to zbyt proste. W każdym razie, jeżeli my na każde dziecko dajemy do przedszkoli 75% kwoty utrzymania naszego dziecka, to robimy to zgodnie z ustawą. Pieniądze przekazywane są do końca danego miesiąca. I teraz tak. Drugi punkt ustawy mówi, że jeżeli w przedszkolu samorządowym zabraknie miejsc dla dzieci, to gmina może ogłosić konkurs i wówczas placówki niepubliczne mogą stanąć do tego konkursu, jakie są na naszym terenie i my mamy pieniądze, żeby od nich wykupić miejsce. I my mamy pieniądze, żeby wykupić miejsce w placówkach niepublicznych. Ale